Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na haul z wyprzedaży. Dajcie znać, czy kupujecie coś na wyprzedażach i jaki macie patent, jeśli chodzi o kupowanie w tym okresie. No i słuchajcie, zachęcam Was też do polubienia mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to włączcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Zapraszam Was na moje inne filmy, na recenzje filmowe. Będzie ich więcej w najbliższym czasie, bo bardzo dużo fajnych filmów wchodzi ciekawych do kin. I pierwszą rzeczą, jaką Wam pokażę, to rzeczy z Massimo Dutti. Wszystkie zakupy robiłam online, oprócz jednej. Powiem Wam, że te rzeczy, akurat jeśli chodzi o mnie i kupowanie na wyprzedaży, to te rzeczy, które kupiłam na wyprzedaży i tak bym kupiła, to nie są jakieś rzeczy, które kupiłam z powodu takiego, że była niższa cena, bo jakby nie były przecenione, to i tak bym kupiła. Więc to były takie planowe, słuchajcie, moje zakupy. I online te rzeczy zamawiałam wtedy, kiedy zaczęły się wyprzedaże. No i na drugi dzień większości tych rzeczy, które kupiłam, nie było. Tak się szybko wyprzedały. No i pokażę Wam swetry dwa z Massimo Dutti, firmę, którą lubię. Lubię ich swetry przez to, że tak świetnie wyglądają. Słuchajcie, bardzo elegancko i no, ze względu na skład, ale przede wszystkim ze względu na wykonanie, takie bardzo eleganckie. No i polowałam, słuchajcie, na taki swetro żakiecik. Tam na stronie to było jako taki żakiecik opisane. Tak ten sweterek się prezentuje. Bardzo dobry skład, bo w większości to jest wełna i wełna i alpaka. Bardzo taki, słuchajcie, mięsisty ten sweterek jest, cieplutki, taki puszysty, w takim moim stylu, taki skandynawski styl, a coś fajnego, bo taka marynareczka dwurzędowa, wełniana, no i ten sweterek do wykorzystania zimą, wiosną, jesienią, jako taka marynareczka, albo jako swetr, pasujący do wszystkiego. I do jeansów, i do spódni, słuchajcie, do czarnych spodni, na wiele sposobów. No i ma inne guziki niż złote. Coś innego w mojej szafie z Massimo. Tak się prezentuje i bardzo, bardzo jest fajna właśnie ta wełna. Ten dodatek alpaki robi swoje. Kolejnym sweterkiem, który bardzo mi się podobał i pięknie wygląda z czarnymi spodniami. Mam takie świetnie skrojone spodnie z Monari. Jeżeli szukacie dobrych czarnych spodni, świetnie skrojonych, w każdym rozmiarze, i to znajdziecie w Monari. Jest tam bardzo dużo tych spodni różnych, czarnych, bardzo dobrze skrojonych, na każdą sylwetkę, i prostych, i rozszerzanych, i wąskich, w dobrej cenie na wyprzedażach. Można sobie kupić. Ja kiedyś kupiłam przez internet takie świetne spodnie i bardzo mi pasują do tego sweterka. To 100% wełny. To jest też, też jako taki żakiecik można traktować. Tu ma dwie kieszonki. Myślałam, że to będzie czarne, a to jest taki atrament, ciemny granat, ale bardzo mi się podoba, że to nie jest czarne, tylko właśnie taki atramentowy kolor. Ma te guziczki, przez to, gdy to ubierzemy, no to od razu po prostu ten strój jest elegancki i nie trzeba się za bardzo wysilać, żeby jeszcze coś tam dodać. Te guziki pełnią taką funkcję biżuterii, robią robotę. Przepięknie wygląda z czarnymi spodniami, ale myślę, że rozpięty też na sukienki, słuchajcie. Do spódnicy, do białych spodni w tekstylu marynarskim, na wiele sposobów można ten sweterek wykorzystać. Są to cienkie sweterki, ale dobrze grzeją i przez to, że to jest wełna, one się tak dostosowują, słuchajcie, do temperatury w pomieszczeniach, one oddychają. To nie jest sztuczne tworzywo, które po prostu
nie oddycha. I teraz pokażę Wam rzeczy z Zary. Dwie rzeczy musiałam oddać, ponieważ nie trafiłam z rozmiarem, jeśli chodzi o spodnie. I tak to bywa na wyprzedaży online, że czasami rozmiarami możemy nie trafić, to jest takie ryzykowne. Jedne spodnie oddałam, już Wam nie pokażę, drugi raz nie zamawiałam, bo ich nie było. Ale za bardzo tego nie żałuję. A drugie spodnie już w moim dobrym rozmiarze przyszły. Są to takie spodnie, słuchajcie, ździaniny, lata takie 90. Całe ździaninowe spodnie, takie kremowe. Dobry bardzo skład, bo 100% bawełny i coś takiego, słuchajcie, na lato, na wiosnę, na jesień innego, bardzo fajnie się sprawdzi na wyjazdach. Takie dzianinowe, kremowe spodnie, bardzo mi się podoba. Jest do tego jeszcze bluzeczka, zobaczymy, czy zamówię, czy nie, ale będzie fajnie wyglądać te spodnie, będą fajnie gdzieś na wyjazdach i z różnymi podkoszulkami, z bluzami, to już, słuchajcie, do własnej wyobraźni tylko można, słuchajcie, się odnieść, jak je zestawić. Fajnie takie rzeczy właśnie z takiej dzianiny, takie rzeczy, które bardziej wykorzystamy gdzieś na wyjazdach, kupować właśnie na wyprzedażach. Poczekać, aż będzie lepsza cena, ale i tak bym je kupiła, bo bardzo mi się podobały one. Kupiłam coś, co jest bardzo modne. Teraz się pogniotło. Ale to jest taka moda, słuchajcie, nie wiem, czy sezonowa. Jak długo ona potrwa, dlatego nie chciałam kupować to w cenie takiej, słuchajcie, bez obniżki. Poczekałam na obniżki, było tego dużo w Zarze. Taka koszula, ale taka obcięta, taka krótka. Dobry skład, bo 100% bawełny. Tak ona się prezentuje. To są takie paseczki, ale takie łączone, ten materiał. No teraz trochę wygląda tak sobie, bo nie jest odprasowane. Bardzo fajnie będzie, słuchajcie, wyglądać do jeansu z wysokim stanem, do czarnych spodni z wysokim stanem, do spódnicy jeansowej. Fajnie jest też tu zrobiona na ramionach, bo tutaj ma guziki, to wszystko można rozpiąć, po prostu podwinąć rękaw, bawić się po prostu tą koszulą można. I różnie ją wystylizować, można podciągnąć te rękawy, no różnie. Można tu odpiąć guzik na różne sposoby, po prostu można ją ubrać przewiewna, przez to, że jest taka krótsza, nadająca się na upały. No bawełna i po prostu to skrócenie robi swoje. No i do rzeczy z wysokim stanem, szczególnie do jeansów rozszerzanych, no super. Będzie wyglądać, cena bardzo dobra, bo cena pod koszulka. No, a takie rzeczy, które wchodzą, takie sezonowe, modne, one zazwyczaj mają cenę dość wysoką, no bo słuchajcie, są modne. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam, to torebka. Słuchajcie, potrzebowałam torebki. I tą torebkę, którą kupiłam, bardzo mi się ona podobała. Chyba bym ją kupiła też, gdyby nie była przeceniona. Ona na stronie fajnie była zestawiona, że dziewczyna miała dżinsy i biały podkoszulek i ta taka bardzo elegancka i niby wieczorowa torebka była zestawiona i wyglądało to świetnie. I tak ją będę nosić, przełamywać po prostu styl. Ale ja potrzebowałam torebki, słuchajcie, żeby iść do teatru na przykład. Lubię chodzić do teatru. Miałam przerwę przez pandemię, teatry były zamknięte, a teraz chcę zacząć znów chodzić. Uwielbiam chodzić do teatru. No i potrzebowałam jakiejś takiej torebki eleganckiej, malutkiej, bo mam albo plecaki, bo jestem plecakowa, albo duże szopery, które uwielbiam, bo ja lubię torby, do której mogę wszystko włożyć, słuchajcie. I książkę, i gazetę, no wszystko, i zakupy. No i brakowało mi czegoś takiego, takiej torebeczki. Jest bardzo śliczna. Cała jest w perełkach i są perełki i takie gdzie niegdzie koraliki srebrne. Tak ona się prezentuje.
Ale fajnie, słuchajcie, będzie wyglądać właśnie to jako podkoszulka do jeansów, czy do czarnej sukienki, czy na wieczorowo. W środku, jeszcze tu nie wyciągałam, jest fajnie zrobiona. Taki zaczas na magnes. Kremowa, dość solidnie jest ta torebeczka zrobiona, bardzo ładnie wykończona. Jak na Zarę i na tą cenę, w której ją kupiłam, to no... bardzo fajna okazja, bo zazwyczaj takie torebki wyszywane, takie różne, no to są bardzo drogie. Więc fajnie takie cacka po prostu szukać na wyprzedażach. No i ładnie zapakowana, woreczek taki, słuchajcie, Francja elegancja, takie cudeńko, no śliczna jest. Zachwycam się nią, ładnie będzie w ogóle na zdjęcia wyglądać taka torebeczka, jakieś okulary, cienie i tak dalej zestawione. I ostatnią rzecz, jaką kupiłam w Zarze, to jest spódnica, też elegancka, kremowa, do półłydki, którą i tak bym kupiła. Spódnica, słuchajcie, z boku ma suwak, też ma takie rozcięcie. Taka dłuższa spódnica cekinowa, ale te cekiny są tak zrobione, że one są jakby pod materiałem. Są cekiny i na to jest materiał. One nie są na wierzchu chyba. To jest tak zrobione i one są tak wtopione w ten materiał i to są takie drobne, przezroczyste cekiny, że niby się świeci ta spódnica, ale dopiero trzeba podejść. Teraz w kamerze widać ten połysk, ale tak na żywo Wam powiem, że z daleka jest taki delikatny ten połysk. Pięknie będzie wyglądać ta spódnica do czarnego żakietu, ale też fajnie na stronie była zestawiona z takim wielkim beżowym swetrem oversize, takim ala moherowym, do tego czarne kozaki i bardzo świetnie to wyglądało. I też tak to będę nosić. Czy z wielkim teraz swetrzyskiem, z kozakami, czy latem do Adidasów, żeby tak to przełamać, jakiś podkoszulek. Na wiele sposobów można wykorzystać tą spódnicę i takie rzeczy lubię najbardziej, które nie są sezonowe stricte, tylko można wykorzystać no, całorocznie po prostu. A z torebki bardzo się cieszę, bo w końcu mam takie, słuchajcie, cacuszko eleganckie. I ostatnią rzeczą, jaką kupiłam, i tutaj też bym Wam kupiła może tą rzecz, gdyby nie była na wyprzedaży, ale cieszę się, że poczekał ten płaszcz na mnie i nie kupiłam w stacjonarnej cenie, jaka była na początku, ponieważ jest to stacjonarnie też kupiony płaszcz z Massimo Dutti, przeceniony o połowę, ze skóry, przepięknie te skórkowe rzeczy są wykonane z Massimo Dutti. Podoba mi się bardzo wykończenie. Przepięknie pachnie ta skóra. Są cudne. I ten płaszcz w dobrej cenie. Klasyczny czarny płaszcz. To jest, słuchajcie, klasyka. Kupiłam. I zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy tak będzie widać. O. Słuchajcie. Taki długi. Czarny, klasyczny płaszcz. Mam z Massimo Dutti przepiękną marynarkę, taki mleczna kawa z mlekiem, którą kupiłam nieprzecenioną. I powiem Wam, że ten płaszcz udało mi się kupić taniej niż tą marynarkę, więc no, cena bardzo dobra. No i słuchajcie, klasyczny. Tutaj na zawiązywany na pasek. Wszystkie te ubrania zobaczycie w strojach dnia. Na pewno na wiosnę już nim będę śmigać, bo jest przepiękny ten płaszcz. Tylko tutaj trudno mi jest go całego, może dam wieszak, pokazać. No bardzo ładnie oni mają te rzeczy, Wam powiem, odszyte i wykończenie jest bardzo ładne. Bardzo podoba mi się od środka, jak oni te rzeczy wykańczają. Tak się ten płaszcz, słuchajcie, mniej więcej prezentuje. I tak mi się bardzo podobał. I tak chyba bym go kupiła, gdyby w ogóle nie było przecen takich, ale bym się bardzo zastanawiała, bo to jest spory wydatek.
tak to przecenili na połowę i bardzo fajna cena, jeżeli chodzi o taki długi czarny płaszcz. Na tym kończę, jeśli chodzi o moje zakupy z wyprzedaży. Trochę tego było, ale to i tak jak Wam powiedziałam, rzeczy, które i tak bym kupiła, które właśnie spodobały mi się już wcześniej. I te rzeczy online kupowałam tego dnia, jak się zaczęły wyprzedaże. Szary sweter z Massimo Dutti się szybko wyprzedał. Torebka od razu znikła z Zary momentalnie, że jakbym tego dnia, co się zaczęło wyprzedaże, ją nie kupiła, to już by nie było. A płaszcz na mnie czekał przez internet. Chciałam kupić ten płaszcz, zobaczyć jaka cena, ale go nie, raczej był, ale się zastanawiałam, słuchajcie, i na drugi dzień już nie było tego płaszcza, zostały tylko takie inne kolory, a mi chodziło o klasyczną czer. No a stacjonarnie udało mi się go kupić, więc się cieszę. I na tym, słuchajcie, kończę. Jeszcze raz Was zachęcam do polubienia mojego kanału. Zostawcie komentarz, jak nie macie czasu, uśmiech, serduszko, w tle moje choinka. Choinka na czasie, bo słuchajcie, mam wątki najnowsze, wszystkie cukierkowe. Czy cukierki, czy tam babeczki, czy takie pączki z lukrem. Łąka w kinie króluje i u mnie taka cukierkowa choinka, prawdziwe też takie lizaki w stylu amerykańskim. Miszka po prostu myślał, że taką babeczkę można zjeść. Się kręcił, ale nic z tego. Lizaki są tak powierzchowne, żeby pies się nie dostał do nich. I tak, słuchajcie, na czasie mam choinkę, bo taką same takie słodkości wiszą. No i jak zwykle pochwalcie się też, czy coś udało Wam się upolować i jak kupujecie właśnie na wyprzedażach, czy lubicie wyprzedaże, czy nie. Czy stacjonarnie kupujecie, czy online, jakie sklepy jeszcze polecacie i co polecacie, co fajnego właśnie polecacie, żeby kupić. I jak zwykle życzę Wam cudnego, miłego dnia i do następnego. Cześć!